Dobry, za chwilę będę rozmawiał z Przemysławem Szubartowiczem, dziennikarzem, publicystą i członkiem Towarzystwa Dziennikarskiego o roli mediów w kontekście śmierci Mikołaja Filiksa i obecnej sytuacji politycznej w kraju. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Niedawno w wyniku działań mediów rządowych samobójstwo popełnił syn posłanki Koalicji Obywatelskiej Mikołaj Filiks. I jak pan to skomentuje? Po pierwsze, wolałbym unikać takiego bezpośredniego nazywania, że w wyniku działań. Mnie się wydaje, że to jest cały splot okoliczności, które doprowadziły do tej tragedii, z wielką rolą mediów publicznych, obecnie publicznych, czyli tych rządowych, pisowskich, propagandowych mediów. Niewątpliwie nagonka, jaką urządziły, stygmatyzowały ofiarę, niewątpliwie to, w jaki sposób pozwoliły na to, aby identyfikacja nazwiska osoby została w przestrzeni publicznej, że tak powiem, wyjawiona i to zostało potem jakby już rozpętane, przyczyniło się do tragedii tego chłopaka. Jest to podwójna trauma, kolejna trauma, i w tym sensie oczywiście można mówić o roli propagandy pisowskiej w tym, co się stało. Natomiast jakby oceniać to jest niezwykle trudno, dlatego że oceny w takim wypadku mogą być jednoznaczne. No, całe środowisko dziennikarskie, publicystyczne potępiło sposób, w jaki media pisowskie o tej sprawie mówiły czy pisały. Padały mocne słowa i mogłyby paść jeszcze mocniejsze, czego wolałbym uniknąć, bo cisną się po prostu na usta, a w przestrzeni publicznej tak jest dużo emocji. Mnie się wydaje, że w tej chwili to, w jaki sposób zareagowali dziennikarze, politycy, przynajmniej ci politycy, którzy stoją po jakiejś przyzwoitej stronie, pokazuje, że mimo wszystko nie ma przyzwolenia w środowisku na tego typu działania. I to jest jedna strona medalu. Czyli krótko mówiąc, tragedia pani posłanki Filiks, która się wydarzyła, ma oczywiście związek z tym, co zrobiły media, natomiast jakby z powodów oczywistych nie można powiedzieć, że w wyniku działań to się stało. Stało się to jak gdyby, można by powiedzieć, z różnych powodów, w wyniku traumy, w wyniku tragedii, ale niewątpliwie z ogromnym udziałem, z wpływem tego, co zrobiła pisowska propaganda. A druga strona medalu to jest to, po co oni to zrobili. No więc oczywiście ani w interesie społecznym, ani w interesie publicznym, ani w interesie dobra, ani w interesie, który byłby, że tak powiem, ukierunkowany na to, żeby, powiedzmy, potępiać czyny niegodne i haniebne, to zostało zrobione tylko i wyłącznie w walce politycznej. Nie jest to więc coś, co można byłoby uznać w jakikolwiek sposób za rzecz wytłumaczalną. Nie można tego wytłumaczyć. Media pisowskie zachowały się cynicznie i przyczyniły się niewątpliwie do tragedii. Może nie spowodowały jej bezpośrednio, bo to by było po prostu, to jest trudne w takich sprawach, żeby w ogóle o tym mówić, dlatego że no, przyczyn było wiele, tak jak powiedziałem wcześniej, ale wydaje mi się, że może w tych emocjach, może teraz nieco spokojniejszych, warto to podkreślać. Niewątpliwie cynizm, wyrachowanie, bezwzględna walka polityczna stoją za tym i nie ma na to po prostu wytłumaczenia. Tak jest moje zdanie. Gdzie w pana ocenie właśnie też w ramach brutalnej walki politycznej, ogólnie walki politycznej, gdzie w pana ocenie jest właśnie granica między walką polityczną, sporem politycznym, a mową nienawiści? Jestem akurat na etapie, kiedy próbując odpocząć nieco od zgiełku współczesności, sięgnąłem po dzienniki Stefana Kisielewskiego. To jest oczywiście lektura o PRL-u, lektura o dawnych czasach, o jego sposobie myślenia, o tym, w jaki sposób oceniał sytuacje rozmaite, ludzi, konteksty, politykę i tak dalej, i społeczeństwo. Oczywiście czasy już minione i takie, do których nigdy nie wrócimy, ale jednocześnie jest to też doświadczenie, które pokazuje, że my już jesteśmy w zupełnie innym punkcie, że już nikt tak nie Mianowicie. myśli o świecie.
No nie myślimy w ten sposób o świecie, to znaczy nie myślimy z takim zasobem kontekstów, nie myślimy tak wielowarstwowo, nie myślimy, że tak powiem, kulturalnie, nie myślimy w sposób metaforyczny, nie myślimy w sposób no, ostry, ale jednak trzymając się pewnego poziomu. Dziś polityka to jest wolna Amerykanka, to jest pewien rodzaj walki, która już jest dawno poza standardami, już jest dawno poza pewnymi regułami, które jeszcze można byłoby nazwać jakąś taką, no, być może tradycyjną aurą dawnych czasów, kultury i tak dalej. Po prostu jesteśmy na etapie, powiedziałbym, wojny w kisielu, to może za mało nawet, ale po prostu zwykłego mordobicia, które jest pozbawione już w tej chwili tego, o co pan pyta, to znaczy granic między walką polityczną a mową nienawiści. To jest oczywiście bardzo duża odpowiedzialność PiS-u, dlatego że to PiS wprowadził do debaty publicznej mowę nienawiści na poziomie oskarżania od pierwszego dnia właściwie przeciwników politycznych i zawsze to właściwie robił Jarosław Kaczyński. Zaczęło się od łże-elit, od tych, którzy stali tam, gdzie stało ZOMO. Potem doszedł do tego gorszy sort, potem kanalie, łotry, złodzieje. Cały arsenał obelg, jaki wyrzucił Jarosław Kaczyński na stronę, nie wiem, liberalną, okrągłostołową, trzeciej RP i tak dalej, i tak dalej. Właściwie poszedł w powietrze, poszedł w lód, poszedł w Polskę, a jednocześnie, gdy ta strona, powiedzmy, obrażona przez Kaczyńskiego, próbowała odpowiadać, w jakiś sposób się bronić, no, przy okazji puszczały jej też hamulce, no to się okazywało, że tak nie można mówić, że to jest język nienawiści i tak dalej, i tak dalej. No więc, krótko mówiąc, ten, który zaczął, został łagodniej potraktowany od tych, którzy później próbowali na to odpowiadać, ale jakby troszeczkę odszedłem od głównego wątku. Chodzi o to, że my jesteśmy już w tej chwili poza kategorią granic. Dzisiaj właściwie wszystkie chwyty dozwolone. To nie jest polityka, to jest postpolityka, to jest pewien rodzaj. Tutaj, jeżeli mogę tylko panu redaktorowi przerwać i nawiązać do tego, co pan powiedział, że mianowicie polityka już, dzisiejsza polityka, obecna polityka jest, przypomina wolną Amerykankę. I właśnie, jak w pana ocenie, jeżeli debata publiczna opiera się na zasadach wolnej Amerykanki, czyli w zasadzie nie opiera się Bez zasad. na żadnych zasadach właśnie, to jak właśnie w pana ocenie, jak Polska ma przynależeć w pana ocenie do świata, w którym jednak pewne zasady obowiązują? Znaczy, ja chcę tylko przypomnieć, że poprzednie władze, od socjaldemokracji, czyli SLD, po Platformę Obywatelską, do momentu, że tak powiem, przejęcia władzy przez PiS, jednak Polska, mimo pewnych wahnień, trzymała się pewnych standardów, bo nawet tak zwana noc teczek, przewrót teczkowy i tak dalej, te wszystkie kwestie, które były związane przy rządzie Jana Olszewskiego, obfitowały oczywiście w gęstwinę radykalnych zdarzeń i przełomów politycznych, ale jednak trzymano się pewnych standardów, przynajmniej wypowiedzi, przynajmniej analizy sytuacji. No, to prawda, tam rzeczywiście było bardzo ostro, ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich takich pęknięć, które bywały przy różnych aferach, przy różnych zwrotach historycznych, cały czas ta trzecia RP trzymała się jednak w pewnym kręgu kultury zachodniej, cywilizacji zachodniej i wszelkie takie, powiedziałbym, wahnięcia poza ten standard, no, były incydentalne. W tej chwili to, co dawniej było incydentalne, jest właściwie normą, jest codziennością, jest właściwie czymś, co buduje świat polityczny w Polsce. I mnie się wydaje, że to jest po prostu kwestia ustawienia debaty publicznej przez PiS. Znaczy, PiS ustawia debatę publiczną jak w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. To znaczy, każdy pijak to złodziej, a każdy złodziej to pijak. Czyli jeśli ktoś ma krytyczny stosunek do Komisji Macierewicza, jest przeciwko Polsce. Jeśli ktoś ośmieli się skrytykować działalność Jana Pawła II, jest antypolakiem. Jeśli ktoś próbuje podważać
ocenę prawną, że tak powiem, sytuacji przez na przykład prezydenta Dudę, atakuje świętość narodową. Krótko mówiąc, PiS narzuca narrację radykalną i brutalną. Zaczął od wyzywania oponentów politycznych, potem powiedział, że nie można ich obrażać jako tych, którzy obrażają. No, prowokując oczywiście wcześniej, a teraz ustawia debatę publiczną w taki sposób, że każdy rodzaj innego zdania na tematy bardzo ważne jest już w tej chwili stygmatyzowany jako bycie po stronie no, kogoś przeciwko Polsce, narodowi polskiemu i tak dalej. Padają wielkie słowa, są ogromne napięcia, kwantyfikatory już no, poza skalą. Ale to jest właśnie sposób, jak populistyczne autokracje, że tak powiem, szantażują moralnie liberalną demokrację. Tak to właśnie się odbywa wszędzie, gdzie populiści zdobywają władzę. Po prostu pewien rodzaj bezczelności, wiary w wyższość moralną, pewien rodzaj cynizmu i nihilizmu, no, stawia przed demokratami bardzo ogromne wyzwanie, bo właściwie nie wiadomo, jak się zachować, jak ktoś zacznie I odpowiadać właśnie populistom. tutaj zaczął Pan o tym mówić, właśnie jak wobec takiej narracji opozycja, ale też nie tylko opozycja, ale również media mają się zachować. No wie pan, to jest ogromny temat, bo ja już wcześniej o tym trochę powiedziałem, że kiedy demokraci, w cudzysłowie tak to nazwijmy, ten obóz powiedzmy dawny, liberalny, centrowy, jakkolwiek go nazwiemy, bo raczej trzeba to traktować jako całość, chociaż różnorodną, próbował odpowiadać na te wszystkie zaczepki PiS-u w sposób radykalny, zdecydowany, mocny, natychmiast przez większość mediów zresztą demokratycznych, które ja nazywam po części mediami symetrystycznymi, czyli tymi mediami, które próbują udawać, że mamy normalną politykę, że nic się nie zmieniło, że w zasadzie wszystkie partie są takie same i dawniej też tak było jak dzisiaj, tylko inaczej. No w każdym razie, kiedy tylko ktoś próbował polemizować albo stawać wobec tej pisowskiej narracji twardo, natychmiast był, że tak powiem, w jakiś sposób przywoływany do porządku, strofowany, że tak nie można, nie wolno, bo się prowokuje, bo nie można obrażać i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, to jest droga, która powoduje, że demokrata jest na straconej pozycji, no bo demokratyczne media będą zamykać mu usta i strofować, żeby jednak trzymał się standardów, co oczywiście zupełnie nie wychodzi, gdy trzeba strofować PiS, no bo PiS ma to gdzieś. PiS po prostu każdą uwagę medialną na temat swojego zachowania wyśmiewa i wraca. Jest metoda znana, metoda odwracania znaków, polegająca na tym, że wszystko, co jest przypisywane sprawcy, natychmiast jest odwracane i przerzucane na kogoś innego. Żyjemy w czasach postpolityki, popkultury, żyjemy w czasach przede wszystkim mediów zupełnie innego typu niż kiedyś, więc to jest w ogóle temat bardzo szeroki. Wydaje mi się, że odpowiedzią demokratyczną wciąż jeszcze, to znaczy jedyną możliwą chyba, no nie jest, że tak powiem, odwracanie obelg, bo to obelgi, czy emocje, czy egzaltacje cisną się na usta, oczywiście w pierwszym odruchu wielu ludziom, ale mimo wszystko wciąż to jest jednak pozytywny program i próba jednak jakby zbudowania pewnego języka, pewnej narracji dotyczącej tego, że jednak mimo wszystko mamy jako demokraci, jako ludzie, którzy chcieliby jednak powrotu do pewnego cywilizowanego dialogu, coś do zaproponowania. I nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, żeby uchwycić ten moment, w którym większość demokratyczna zechce uznać podobnie, ale mimo wszystko nie ma innej drogi. No bo cóż, no można po prostu wejść w tę narrację, komentować wszystko, co proponuje Kaczyński, być przez niego wodzonym za nos, być na tej arenie autokratycznej po prostu politykami, jakby rozgrywanymi, mówię o opozycji, którzy ciągle muszą odpowiadać, którzy ciągle są tylko reaktywni, którzy ciągle jak gdyby są stawiani przez populistów i autokratów do tego kąta, w którym muszą się bronić, odpowiadać, pyskować, złościć się i tak dalej, a sami na tym przegrywają. Więc krótko mówiąc, jakby nie reaktywność
być może powinna być odpowiedzią, ale próba stworzenia własnego języka, własnej debaty, własnej narracji, innego świata po prostu, bo wydaje mi się, że jest taki nieco wulgarny żart o tym, że granie w szachy z gołębiem zawsze źle się kończy, bo gołąb po prostu powywraca figury, zapaskudzi szachownicę i w gruncie rzeczy ktoś, kto kulturalnie próbuje stosować reguły, zawsze przegra. Właśnie. Więc lepiej mówić językiem własnym i zbudować pewien rodzaj propozycji, który byłby atrakcyjny dla tych, którzy nie chcą iść pod rękę z populizmem. Jak trudne wyzwanie czeka media, właściwie bym też ujął inaczej, debata. Debata po odsunięciu Zjednoczonej Prawicy od władzy, w ogóle jakie wyzwania stoją przed środowiskiem medialnym, dziennikarskim. Wie pan, no to jest bardzo trudne pytanie, bo media, tak zwane, może inaczej, no media są różnorodne, są bardzo różni ludzie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie media, czyli czwarta władza, jako większość lub jako masa, moim zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, bo to w szczegółach możemy rozmawiać kto jak, gdzie i po co, skompromitowały się podczas rządów W jakim sensie? Prawa i Sprawiedliwości. No w takim sensie, że jak tylko były sygnały, że tu będzie budowana autokracja, że będą łamane standardy, że będą również naruszenia konstytucji. Kiedy to się zaczęło dziać, czwarta władza w mainstreamowej masie, może tak to nazwę, raczej uznawała, że jest to tylko spór, że nie ma się co martwić, że nic właściwie się nie dzieje, że czasy nie są nadzwyczajne, że jesteśmy w miejscu właściwie takim samym jak zawsze, że demokracja nie jest zagrożona, że to dwie strony sporu. Krótko mówiąc, stworzyły narrację, w której tak naprawdę to, co robi PiS w tych obszarach, gdzie rzeczywiście narusza standardy demokratyczne, było relatywizowane, było rozmiękczane, było właściwie traktowane na równi ze wszystkim innym. W ten sposób czwarta władza, próbując prawdopodobnie, nie wiem, walcząc o jakąś naiwną wizję równego dystansu albo pewien rodzaj jakiejś bezstronności czy jakiejś reguły, które niby temu towarzyszą, no stworzyły wrażenie, że nie widzą, co się dzieje. Krótko mówiąc, patrzyły na coś, a reagowały w taki sposób, jakby były albo ślepe, albo, że tak powiem, niezbyt uczciwe, albo w jakiś sposób po prostu bezkrytyczne. Takie jest wrażenie moje. Oczywiście są wyjątki, chlubne wyjątki, są bardzo różne oblicza tych mediów, ale w generalnej masie mainstreamu wrażliwość mediów, wrażliwość czwartej władzy na pewne występki władzy była żadna. Stępiona, naiwna i całkowicie podporządkowana pewnej wizji, że tak powiem, świata, która polega na tym, że no, wszystko jest możliwe do zrelatywizowania, do tego, żeby po prostu nie widzieć pewnych rzeczy, pewne widzieć i udawać, że coś się nie dzieje, mimo że się na naszych oczach dzieje. Ja mogę to mówić uczciwie i bezpośrednio, bo od początku to mówię. Sporo tekstów na temat symetryzmu napisałem. Zgadzam się z Mariuszem Janickim i Wiesławem Władyką z Polityki, bo to oni wymyślili termin symetryzm. To nie jest, to jest termin, który został stworzony przez tych dwóch wybitnych publicystów. I oczywiście zgadzam się z tą wizją. Tak, no po prostu spojrzenie na świat czarno-białe, niewyostrzone, bezkrytyczne, a być może właśnie bez tej przenikliwości Stefana Kisielewskiego, który potrafił opisywać czasy to bardzo smutne, wstrząsające, w sposób przynajmniej, że tak powiem, krytyczny. Tego zabrakło w czwartej władzy. W związku z tym, jak pan mnie pyta, co będzie po, jeżeli zmieni się władza, no to mnie się wydaje, że po części oczywiście narodzą się nowi oportuniści, którzy będą chcieli się z nową władzą przyjaźnić, a po drugie, cóż, no nowa władza zyska natychmiast wrogów po prostu. To znaczy, będzie miała tych samych wrogów, których dzisiaj ma w opozycji, tylko będą już w innym miejscu, więc to w ogóle nie jest kategoria, która powinna być może poważnie rozpatrywana. Po prostu mamy takie media, jakie czasy. Nie mamy mediów odważnych, a jeśli ktoś jest odważny, natychmiast jest zapisywany do
jakichś odszczepieńców, totalsów, czy jak to tam się nazywa. W każdym razie myślenie krytyczne w Polsce i myślenie takie, powiedziałbym, odważne, wolnościowe, jest nacenzurowanym. I właśnie tutaj bym być może zapytał się o podstawę, chociaż może, chociaż po części trochę pan redaktor o tym wspomniał właśnie. Media to tak zwana czwarta władza i właśnie jaka jest ich rola w państwie demokratycznym? W państwie demokratycznym rola jest oczywista. No, ma patrzeć tej władzy głównej na ręce. Ma tę władzę rozliczać, ma, że tak powiem, krytycznie oglądać to, co się dzieje. I tyle. No. Od tego jest czwarta władza, żeby patrzeć władzy na ręce. Ale czy czwarta władza patrzy władzy na ręce, czy patrzy też opozycji na ręce? Wszystko ma prawo także patrzeć opozycji na ręce, ale w systemie demokratycznym, kiedy rzeczywiście standardy są przestrzegane. Cały spór dotyczący tego, o czym rozmawiamy, dotyczy oceny sytuacji. Mainstream medialny ocenia dzisiejsze współczesne czasy, czyli 8 ostatnich lat, bo to są już dwie kadencje, jako czas normalnej polityki, normalnego politykowania, przekroczeń prawa i konstytucji, które nie są dramatyczne, a właściwie porównywalne z wszystkim, co się działo w III RP. I to jest ocena jedna. To znaczy, oni się trzymają w większości oceny, że jest ok, że czasy nie są nadzwyczajne. Natomiast druga strona tego sporu o ocenę tych czasów mówi inaczej, że nigdy tak nie było, że jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, że do władzy doszli ludzie, którzy chcą zmienić ustrój w Polsce, którzy robią wszystko, żeby nie oddać władzy. I którzy naruszyli tyle norm konstytucyjnych, prawnych i przyzwoitości, że trudno znaleźć odpowiednik w przeszłości demokratycznej Polski, żeby można było to porównywać. Krótko mówiąc, to jest oś sporu, jeśli chodzi o ocenę mediów. A więc, no cóż, no nie ma na to odpowiedzi. No jedni, którzy, jeżeli ktoś uważa, że jest w porządku i jest demokracja, jest okej, w ogóle nie ma żadnego problemu, jest tak samo jak było. No to nigdy nie będzie myślał tak jak ten, który uważa, że sytuacja zaszła za daleko, że jesteśmy w sytuacji krytycznej, jeśli chodzi o ustrój i normy, i zasady, i reguły. I nie dojdzie do porozumienia. W związku z tym, no cóż, pozostaje tylko mówić swoje i robić swoje. Ugrupowania właściwie po kolejnej już śmierci, kolejnej śmierci kolejnej osoby w wyniku działań mediów rządowych ogłaszają bojkot TVP mediów rządowych. I jak pan sądzi, jak długo opozycja wytrzyma w swoim postanowieniu, zwłaszcza, że już wcześniej padały podobne deklaracje? No, opozycja też ma sporo za uszami. Oczywiście trochę inaczej patrzy się na polityków, którzy mają argument, no ale my musimy tam chodzić, bo przecież nie chodzimy tam po to, żeby się spotykać z tymi panami, którzy tam pracują, czy paniami, tylko chodzimy tam, żeby mówić do ludzi, do tych, którzy są po drugiej stronie odbiorników. No, to jest dość racjonalny argument, żeby się pokazywać tam, gdzie jest po prostu, no cóż, centrum propagandy partyjnej, rządowej, propagandy autokracji, po to, żeby no jednak docierać do jakichś obywateli. No to jest argument, który ja rozumiem i to jest coś, co jestem w stanie przyjąć w polityce, dlatego że oczywiście od strony moralnej, etycznej, pewnej przyzwoitości, no jakby wręcz estetycznej nawet, pokazywanie się tam, chodzenie tam, pracowanie tam, współpraca z tym, jest po prostu poza skalą dla przyzwoitego człowieka. No, tego się po prostu nie powinno robić. To z powodów takich estetycznych choćby. No bo to jest wprost maszyneria do robienia propagandy, niszczenia opozycji, a do tego maszyneria, która nie jest, nazwijmy to, wycyzelowana i taka zniuansowana, tylko jest po prostu nachalna, bezczelna, cyniczna i żadnych świętości nie uznaje. W związku z tym dla zwykłych ludzi powinno być oczywiste, że obcowanie z czymś takim jest obcowaniem z czymś, co może pobrudzić. Natomiast dla polityków no jest to pewien dylemat. Zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby politycy bojkotowali to miejsce, ale to tylko dlatego, że sam nie jestem politykiem. No, bo dla mnie
jak pewnie dla wielu z Państwa i wielu ludzi, którzy to oglądają, no to jest po prostu estetycznie nie do wyobrażenia, żeby móc być blisko tego. Jeszcze na początku się wydawało, że to może mieć różne oblicza, no ale już po 8 latach to już nie ma żadnych złudzeń, co to jest. W związku z tym, jakby takie moralne apelowanie do polityków może się nie udać, bo politycy po prostu są politykami, więc być może lepiej, żeby byli i tam chodzili, ale że już tam muszą chodzić, to przynajmniej, żeby bardzo ostro i w każdym właściwie programie, w każdym momencie tych wszystkich tam pseudorozmów, no, przypominali, gdzie są i po co tu są, bo może to jest jedna z metod. Tak? No, bojkot jest okej, okay, tylko potem się go odwołuje, żeby na przykład w czasie kampanii wyborczej zaistnieć dla wyborców. No i w ogóle, żeby budować kampanię. Więc taki jest paradoks pewien. Właśnie, jeżeli chodzi o to, co też trochę nawiązując do tego, co pan powiedział, mianowicie, że rozumie pan polityków, którzy właśnie w mediach rządowych się pojawiają, tylko czy w pana ocenie do wyborców, do których chcą dotrzeć, właściwie przy obecnej sytuacji politycznej, właściwie jest możliwe dotarcie do tych wyborców, do tej części społeczeństwa? No, moim zdaniem nie, to znaczy zależy, co się rozumie przez dotarcie. No, jeżeli to będzie, nie wiem, kilka osób, to pewnie się może udać. No, jeśli chodzi o masy, to wątpię. To może być przekonanie wahających się, to może być przekonanie tych, którzy mają tylko możliwość obcowania z tak zwaną telewizją publiczną, czyli nie mają po prostu innej możliwości. To może być pewien rodzaj zasiania ziarna wątpliwości u tych, którzy są podatni na ziarno wątpliwości, ale przypominam, że jednak mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość bazuje na twardym elektoracie, bazuje na elektoracie bardzo mocno zdeklarowanym, przywiązanym do tego, co oferuje PiS, jednocześnie jakby pobudzonym, ośmielonym przez tę partię i przez Kaczyńskiego pewnymi obietnicami, wyobrażeniami i innymi także kłamstwami. W związku z tym, no cóż, czy to jest możliwe, żeby zmienić bieg poparcia poprzez bywanie w mediach rządowych? Osobiście uważam, że nie i dlatego tak chętnie doradzałbym każdemu, żeby przestał tam po prostu chodzić, żeby to zupełnie zignorować. Ale znając też trochę realną politykę i mechanizmy realnej polityki, wiem, że polityk, który nie przyjdzie tam, gdzie jednak jest jakieś okienko dla milionów, to jest polityk, którego nie ma. Więc nawet jeśli taki polityk nie porwie tych milionów, no to może porwie 100 osób z tych milionów i to będzie jego sukces. Tylko tak na to można patrzeć. W kategoriach moralnych, etycznych, podawanie ręki mediom rządowym w jakiejkolwiek formie uważam za nieakceptowalne, ale każdy jest kowalem swojego wyobrażenia o świecie i każdy, że tak powiem, jest odpowiedzialny tylko za siebie. W związku z tym, jak ktoś tam chodzi, no niech bierze za to odpowiedzialność. Ale jeżeli już chodzi, to zawsze ma szansę wykorzystać to i obrócić swoją obecność tam w coś dobrego. I właśnie, jeżeli chodzi też o TVP, Koalicja Obywatelska mówi o rozliczeniu obecnych tak zwanych mediów publicznych i zbudowaniu nowych. Natomiast Polska 2050 ma inną koncepcję, twierdząc, że nie można wszystkiego zaorać. I jak pan to skomentuje? Panie redaktorze, no najpierw to niech oni wygrają wybory wszyscy, bo prawda jest taka, że żeby cokolwiek rozliczać, trzeba patrzeć na to po prostu realnie. No, żeby rozliczyć telewizję publiczną czy te wszystkie niegodziwości, które się tam odbywały, trzeba mieć władzę polityczną, czyli możliwość zrobienia tego. Jeśli ktoś wygra wybory i będzie trochę rządził, w cudzysłowie, i będzie miał jeszcze 2 lata z prezydentem Dudą, który niewątpliwie też będzie wyzwaniem dla opozycji ewentualnie, która przejmie władzę, bo nie wiadomo, czy będzie chciał współpracować, czy władza będzie chciała ta nowa współpracować z prezydentem, czy zacznie obrażać znowu się na rzeczywistość i nie będzie w ogóle żadnej rozmowy. Tego nie wiemy. Żeby móc cokolwiek zrobić, rozliczyć, czy podjąć tę decyzję, czy rozliczyć ostro, czy rozliczyć troszkę, to najpierw trzeba wygrać. I to wygrać tak, żeby można było odrzucać prezydenckie weto. O tym powinna mówić opozycja między sobą, a nie o tym, że będzie wszystko budować od zera bądź nie od zera. Bo oczywiście no, mają prawo mówić i mówią, ale moim zdaniem, zanim zaczną dzielić skórę na niedźwiedziu,
Niech najpierw po prostu wygrają wybory. To jest moja odpowiedź na to. Dlatego, że a co ja bym zrobił? Ja jestem za zbudowaniem od zera mediów publicznych, bo po prostu poziom deprawacji i pewnego przyzwyczajenia do mechanizmów, które tam zachodzą, pewnego rozluźnienia etycznego w tym zawodzie i w ogóle w misji mediów publicznych, która w ogóle jest wpisana w pewną myśl polityczną o mediach publicznych, no tam jest całkowicie już nie do odbudowania. Więc ja bym zbudował po prostu od nowa. No co do rozliczeń, to oczywiście kwestia tego, kogo i za co. No myślę, że pewien rodzaj jakiegoś ostracyzmu już jest formą rozliczenia, ale jeśli budować media publiczne w demokratycznym państwie, to od zera. To znaczy, no od zera, no, po prostu z nowymi zasadami, z nowymi regułami, jak najdalej od polityków, próba stworzenia jakiegoś standardu nowego i tak dalej. To powinny być cele, które przyświecają budowniczym ewentualnych mediów po, czy powinny przyświecać. Co do Szymona Hołowni, no cóż, no po prostu chce się odróżniać, bo przypominam, i to też warto może zauważyć, że ta wojna między Hołownią a Koalicją Obywatelską, czy też między zwolennikami tych formacji, też jest niszcząca dla opozycji, dlatego że po pierwsze Koalicja Obywatelska musi zdobyć jak największy wynik, żeby w ogóle myśleć o odbiciu, no, zdobyciu i odbiciu w wyborach na tyle daleko, żeby w ogóle myśleć o zwycięstwie z PiS-em, na razie mocnym, wciąż mocnym, ale Hołownia i PSL, bo pewnie będą tworzyć wspólny blok, też muszą zdobyć jak najwięcej się da, żeby mogły, że tak powiem, pokonać Donta. Donta pokonać również dla Koalicji Obywatelskiej. Czy wszyscy partnerzy strony opozycyjnej i lewica i tak dalej, wszyscy, którzy w ogóle wystartują, czy to będą dwa bloki, czy trzy bloki, czy jeden blok, tak czy owak musi zdobyć jak najwięcej punktów, bo przypominam, że siłą PiS-u jest zjednoczenie, siłą PiS-u są instytucje, siłą PiS-u jest możliwość wpływania na ordynację, siłą PiS-u jest propaganda, siłą PiS-u są ludzie, którzy, że tak powiem, no, będą na pewno działać w instytucjach i we wszystkich możliwych miejscach opanowanych przez PiS na rzecz zwycięstwa PiS-u. W związku z tym opozycja jest na straconej pozycji w tym sensie, znaczy na gorszej, na słabszej pozycji. Jeśli będzie się między sobą kłócić o to czy o tamto, to będzie albo stwarzać tylko pozory walki demokratycznej, o pewne programy i tak dalej, ale w tych pozorach zatraci się to, co najważniejsze. To znaczy, że żeby wygrać z PiS-em, trzeba zrobić tak, żeby wszystkie bloki miały dużo poparcia, a nie żeby jeden miał więcej, a inne mniej. No bo to jest tak, że Właśnie. gdyby nie daj, gdyby stało się tak, wie pan, że na przykład Hołownia z PSL-em albo Lewica spadną poniżej progu, albo będą tylko troszeczkę nad progiem, to D'Hondt działa tak, że nawet jak Koalicja Obywatelska będzie miała dużo punktów, to może się okazać, że będzie miało za mało siły, żeby wygrać z PiS-em. To są po prostu, to jest matematyka. I w związku z tym opozycja, jeżeli chce się kłócić o to, jak i co, okej, to od tego są programy eksperckie. Powinni powołać jakieś, powiedzmy, no, zespoły po prostu, które będą o tym debatować, jeśli chcą naprawdę szykować się do rządzenia. Ale przede wszystkim powinni myśleć o tym, jak wygrać wybory. No, wróciłbym do tego, co też wcześniej jeszcze pan powiedział, mianowicie, że nawet jeżeli opozycja wygra, to będzie miała jeszcze prezydenta, który może utrudniać niektóre ruchy naprawcze państwa właśnie opozycji. I tutaj zadałbym takie pytanie, czy w pana ocenie, mimo może nie tyle różnic, ale mimo pewnych, chociaż może i różnic, mimo pewnych różnic i konfliktów między ugrupowaniami opozycyjnymi, czy w pana ocenie opozycja zdaje sobie z tego sprawę? No, myślę, że sobie niektórzy ludzie na opozycji zdają z tego sprawę, ale czy ważniejsze jest to, że zdają sobie z tego sprawę, czy ważniejsze są interesy, które za tym stoją, żeby sobie z tego sprawy nie zdawać? No, wie pan, trudno powiedzieć, kto i z czego sobie zdaje sprawę, ale wydaje mi się, że tak, że zdają sobie z tego sprawę, tylko że być może nie wiedzą tak naprawdę, jak to się może skończyć, bo trzecia kadencja PiS-u, która być może mieć miejsce, bo PiS odzyskał wigor, PiS ma teraz sprawę Jana Pawła II, którą rozgrywa znów cynicznie, znów brutalnie, znów bezwzględnie, może wygrać i odzyskał wiatr w żagle. Także to
w sensie takim, no, że tak powiem, świadomości pewnej, tak, działania polityki i tak dalej. No nie są to rządy, które wyglądają na bardzo stłamszone. Oni są chętni do wygrania, więc to, a nawet powiedziałbym, to jest jedyny cel. W związku z tym opozycja, która chce naprawdę wygrać, musi być mądrzejsza niż jest. A nie wiem, czy to się uda. No, jeszcze jest trochę czasu, no, zawsze można zmądrzeć. I tutaj też bym nawiązał do tego, o czym pan powiedział, a co jest też w mojej ocenie trochę mało poruszane w ogóle w mediach, mainstreamowych mediach, mediach opozycyjnych, mianowicie, co oznaczałaby właśnie trzecia kadencja PiS-u dla Polski, dla społeczeństwa demokratycznego? No wie pan, no, to jest dość łatwe do przewidzenia. No, przede wszystkim silniejsze upartyjnienie sądownictwa, że tak powiem, zrośnięcie się jednej partii z instytucjami, przebudowa całego systemu myślenia o państwie, zmiana niewątpliwie paradygmatów, z całą pewnością umocnienie niszczenia liberalnej demokracji, a być może nawet jej zniszczenie. To znaczy, po prostu to, co by się działo w trzeciej kadencji, ten mandat, jaki dostałaby jedna formacja, bo nie było jeszcze tak w historii, żeby trzy kadencje rządzić, to jest, wie pan, no, ponad dekadę władzy, to jest więcej niż jakikolwiek zbawca narodu może sobie wymarzyć. No, naprawdę, to jest w wielu dziedzinach życia przeoranie wszystkiego. Bo przecież to nie jest tylko kwestia posiadania władzy, ale to jest kwestia posiadania wpływów na gospodarkę, na mechanizmy funkcjonowania państwa, na to, w jaki sposób kształtuje się mentalność społeczną. To jest bardzo szeroki wpływ. W związku z tym niewątpliwie byłoby to dokończenie procesu budowy Budapesztu w Warszawie, o ile nie Ankary w Warszawie, bo i takie głosy się pojawiają, a właściwie nie ma powodów, żeby nie sądzić, że gdyby nadarzyła się okazja, to Jarosław Kaczyński chciałby sięgnąć dalej, po bardziej wyrafinowane formy autokracji. Na razie to jest autokracja, która, no, ma swoje przejawy rzeczywiście mało ciekawe, ale wciąż jednak głosujemy, mamy paszporty, wyjeżdżamy. Nie ma w ogóle takiej tendencji do tego, żeby, że tak powiem, wyobrażać sobie Polskę jako państwo zamknięte na nowo. Natomiast tak czy owak, oddalanie nas od Europy, próba przeorania społecznego, zawładnięcie instytucjami, sądownictwem, to wszystko buduje ustrój, czyli to są fundamenty ustrojowe. W związku z tym niewątpliwie byłoby po prostu umacnianie. A po drugie, no cóż, trzecia kadencja PiS-u dla opozycji dzisiejszej byłaby po prostu rujnująca. Opozycja dzisiejsza musiałaby się przegrupować, zmienić. Liderzy będą coraz starsi. Nowe pokolenie, nie wiem, czy jest przygotowane do rządzenia, bo ja na horyzoncie wśród młodych polityków jakoś wielu chętnych na mężów stanu czy na liderów nie widzę. W związku z tym to będzie klęska opozycji także. Nie taka, że oni się nie dostaną do Sejmu, bo dostaną się, będą w opozycji, będą tam sobie opowiadać i tak dalej. Będą budować pewną opozycję taką, no, parlamentarną, który to parlamentaryzm będzie tak jak jest, pseudoparlamentaryzmem, ale nie będą mieli na nic wpływu. Poza tym nie będą mieli również już zdolności do przekonania społeczeństwa, że są zdolni do odebrania władzy. Nie będą gotowi na to, żeby zaskoczyć czymś elektorat. Po prostu będą sobie taką opozycją, która będzie sobie tam gdzieś egzystować na peryferiach polityki. Coś tam czasem krzykną, coś tam czasem powiedzą, ale nie będą mieli zdolności do przeobrażenia Polski. Jeżeli teraz się nie uda, no to już właściwie trzeba będzie czekać na nową opozycję, nowego lidera, nowych liderów i tak dalej. Wkrótce wybory parlamentarne. Jeśli weźmie się pod uwagę temperaturę sporu politycznego, to jak ostra może być najbliższa kampania wyborcza? I tu też nawiązuje do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. No, wie pan, no, bez trzymanki, tak jak powiedziałem, no, to nie będzie kampania na program, to będzie kampania na chwyty. Kampania na chwyty poniżej pasa, kampania na emocje, kampania na egzaltację, kampania na wielkie słowa, na przykre obelgi, na kompromitacje, na kompromitowania. No, to będzie po prostu wszystkie chwyty dozwolone.
Rozmawiałem niedawno zawodowo w ramach wywiadu z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i on jakby zwrócił uwagę na pewien drobny fakt, że w gruncie rzeczy ktoś, kto sądzi, że dzisiaj na pewno wygra, to na pewno przegra. To znaczy nic nie jest rozstrzygnięte tak naprawdę. My mówimy o tych zagrożeniach i tak dalej przez całą tę rozmowę, ale w dzisiejszym świecie, właśnie ponieważ to będzie kampania na emocjach, na wulgaryzmach w cudzysłowie politycznych, na chamstwie i tak dalej, o wyniku można zdecydować nawet ostatni tydzień czy 3 tygodnie. Ktoś coś powie, ktoś coś zrobi, ktoś coś wyciągnie. Uwaga opinii publicznej będzie przyciągnięta w ostatnich dniach do czegoś istotnego i szala może się przeważyć. To po prostu. Tak działa. Tak działają dzisiejsze media, które psują debatę, no bo informacja właściwie biegnie tak szybko, że dzisiaj rozmawiamy o tragedii posłanki Filiks i o Janie Pawle II, a za 3 tygodnie czy miesiąc ten temat czy te tematy będą zastąpione nowymi. W związku z tym nie ma nic trwałego, nie ma nic stabilnego, nie da się zbudować nawet stabilnej wizji na przyszłość, ponieważ żyjemy w jakimś kociokwiku. Polska jako kociokwik polityczny. To jest A coś, co oddaje chyba dość dobrze stan obecnej polityki. właśnie tutaj bym przerwał. Powiedział pan, że nie ma nic stabilnego. A czy przy obecnej, może nie tyle klasie politycznej, czy chociaż może klasie politycznej, czy po obecnym chaosie w państwie prawa, chaosie praworządności i nie tylko, czy w przyszłości w pana ocenie da się zbudować właśnie stabilne państwo? Wie pan, za trudne to jest pytanie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę na długie lata i dla mądrej władzy. To znaczy, to mądra władza powinna wiedzieć, że po pierwsze to się odbudowuje długo, po drugie powinna jednak zastanowić się przede wszystkim, dlaczego te standardy tak szybko się obniżyły, że w gruncie rzeczy jesteśmy dzisiaj w jakimś świecie poza standardami. Najtrudniej jest odbudować coś, co jest trwałe, a co szybko można zniszczyć. No właśnie standardy, pewną etykę, pewien rodzaj, że tak powiem, wyobrażenia o państwie stabilnym, bliskim pewnym standardom zachodnim, cywilizacji i tak dalej. No, to są rzeczy, które buduje się latami, a niszczy się jak w pożarze. No, pożar przyszedł, to wszystko spłonęło. Jesteśmy w jakimś dzikim miejscu w tej chwili, jeśli chodzi oczywiście o debatę publiczną. Bez trzymanki, więc jak odbudować to w ciągu roku, dwóch, trzech? To wymaga wielkiej wizji państwa, próby, że tak powiem, zainstalowania nowego myślenia o państwie. I wydaje mi się, że to jest zadanie tylko dla mądrej władzy, bo politykierzy sobie z tym nie poradzą, a społeczeństwo jest zmęczone. Niech pan zwróci uwagę, że dzisiaj społeczeństwo jest całkowicie bierne. To, co było na samym początku rządów PiS-u, za pierwszej kadencji, kiedy jeszcze były odruchy społeczne, żeby protestować w obronie sądów albo w obronie zasad. Przecież to nie były protesty dotyczące na przykład pieniędzy, to były protesty dotyczące, czy odruch taki dotyczący praworządności. Tego się już nie obserwuje, już nie ma nic, co I można właśnie byłoby tutaj, powiedzieć, że to jest no, protest, bunt. właśnie poruszył pan istotną kwestię, mianowicie fakt, że jest trudna sytuacja gospodarcza, społeczeństwo, poniekąd można powiedzieć, przyzwyczaiło się do obecnej sytuacji politycznej. I czy biorąc pod uwagę, jakie wyzwania będą stały przed przyszłą ekipą rządzącą, to czy nawiązując trochę do mojego poprzedniego pytania, mianowicie, czy społeczeństwo właśnie poradzi sobie też z tymi wyzwaniami, które będą także przed nim stały? Nie wiem, co dokładnie pan ma na myśli, mówiąc o wyzwaniach, które Mam na staną myśli przed tutaj, społeczeństwem. mam na myśli tutaj kwestię odbudowy państwa na wielu płaszczyznach. No wie pan, to jest kwestia oczywiście władzy, a nie społeczeństwa, bo społeczeństwo, dopóki jest, że tak powiem, w biegu zdarzeń i w rzece życia, no to sobie jakoś płynie. No. Niestety. Pytanie jest trudne, dlatego że, jak pan zwrócił zapewne uwagę, ani drożyzna, ani afery, ani
nic, że tak powiem, z tego arsenału spraw, które obserwowaliśmy w ostatnich latach, no nie wpłynęły znacząco na to, żeby zmienił się obraz polityki w Polsce. Nikt właściwie poza protestami w obronie praworządności i pewnymi aktami w mediach społecznościowych czy w bańkach pewnych, no nie zabiera głosu w taki sposób, że komuś coś przeszkadza i że rzeczywiście jest odruch oporu. Nie ma takiego odruchu. No. Jest pewien rodzaj absolutnej aklimatyzacji. Więc oczywiście wracam znów do tego, co kiedyś powiedział Jacek Kuroń, że demokracja to jest taki system, w którym będziemy rządzeni tak, dokładnie tak, jak na to zasługujemy. W związku z tym trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Jacek Kuroń miał rację. Wygląda na to, że tak, więc czy społeczeństwo będzie gotowe przyjąć nowe standardy, czy powrót do pewnych standardów? No myślę, że bez problemu, tylko że ktoś musi to zrobić. Czyli krótko mówiąc, jest to pewien rodzaj naczyń połączonych. Jest oczywiście przecież w Polsce mnóstwo ludzi, którzy popierają opozycję. To nie jest tak, że opozycja jest samotna i zupełnie pozbawiona jakby poparcia. To nie jest tak. Ma poparcie, ma pewien rodzaj potencjału społecznego. Wystarczy spojrzeć na to, co Trzaskowski zrobił. No jednak to było pół na pół, jeśli chodzi o rozgrywkę z Andrzejem Dudą. No to było dwa wielkie bloki. W związku z tym Polska jest pęknięta, nie do zszycia moim zdaniem, ale niewątpliwie jest po prostu kwestia tego, która z tych połówek przeważy, i wtedy ta władza będzie mogła próbować coś zrobić. Tylko cały problem polega na tym, żeby to poparcie, jakie ma opozycja, tak wykorzystać i tak z niego skorzystać przede wszystkim, no bo to jest łaskawość wyborców, żeby w polityce po prostu zwyciężyć. A nie jestem pewien, czy opozycja robi wszystko, żeby wygrać. Moim zdaniem władza obecna robi wszystko, żeby wygrać. Czy opozycja robi wszystko, żeby wygrać? Mam wątpliwości. I na sam już koniec, mianowicie Polska do tej pory nie dostała funduszy z KPO, gdyż nie wypełniła kamieni milowych. I mimo to płacimy właśnie olbrzymie kary za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, która nie została zlikwidowana, i za Turów. I czy nie ma pan wrażenia, że faktem przestał właśnie kogokolwiek interesować, zarówno polityków opozycji, jak i społeczeństwo? No ale to potwierdza pan to, co przed chwilą powiedziałem. No, to znaczy, że sprawy biegną tak szybko, że już nie pamiętamy o tym, że to przed chwilą był jeden z najważniejszych tematów. To było kiedyś, zaledwie parę tygodni temu, no, jedna z najważniejszych spraw. Czy będą pieniądze, czy nie będzie pieniędzy. No więc tak to właśnie dzisiaj wygląda. Także tak jak mówię, być może papież Jan Paweł II i rozmowa o prawdzie o nim będzie rzeczywiście pewną kanwą tej kampanii, ale takie sprawy, jak pan widzi, umykają. Być może PiS-owi jest na rękę nie dostać tych pieniędzy, bo ważniejsza jest cyniczna narracja antyeuropejska, żeby konsolidować elektorat. Po co brać od tego zgniłego Zachodu, od tych lewaków pieniądze, skoro my sobie poradzimy sami? To jest takie myślenie, być może, także ja bym się tu wcale nie zdziwił. Natomiast to, co zrobił prezydent, to, że odesłał do tego czegoś, co kiedyś było Trybunałem Konstytucyjnym, a teraz jest nie wiadomo czym, jakąś polityczną instytucją, skłóconą zresztą dodatkowo o pewne wpływy polityczne, no to jest akt, który pokazuje, że nie ma w tym obozie ochoty na dostanie pieniędzy z KPO. Ale tak jak mówię, być może po to, żeby można było straszyć Unią albo pokazywać, że my od nich nic nie chcemy. Czyli krótko mówiąc, żeby to wszystko było zaprzęgnięte w kampanię wyborczą. Pana pytanie potwierdza to, co powiedziałem. No tak, ma pan rację. Nikt się dzisiaj już nie interesuje pieniędzmi z KPO. Znaczy może się interesuje, ale tego nie ma. Przynajmniej w mediach. To się nagle skończyło. No i co? No i właśnie, to jest odpowiedź na pytanie, właściwie na każde pytanie, które pan zadał. To znaczy, co można powiedzieć o tym? No, potrzeba jest poważnej polityki po prostu. No, poważnej polityki myślącej o zwycięstwie. Ja nie twierdzę, że politycy dzisiaj będący w opozycji nie myślą o zwycięstwie i nie próbują prowadzić poważnej polityki. Ale niewątpliwie coś jest tutaj na rzeczy, że jest tak, że jeszcze przed chwilą wszyscy mówili o KPO, a dzisiaj już właściwie nie ma tematu. Może to jest znak tych czasów, że po prostu informacja jest tak jak dawniej. No, gazeta żyła jeden dzień,
Tak się dawniej mówiło, że gazeta żyje jeden dzień, tak teraz, no cóż, każdego dnia rodzimy się na nowo, no, w polityce i w publicystyce, i w dziennikarstwie, i w mediach, i we wszystkim. Po prostu nie ma nic trwałego, pan tarej, wszystko płynie. Bardzo dziękuję za rozmowę.